rodzina dołożyła niewielkie środki z własnego budżetu. W 90% to były środki zewnętrzne z Agencji Nieruchomości Rolnych. Udało się wykonać całą drogę osiedlową wraz z chodnikiem. Myślę, że to poprawi tutaj funkcjonowanie mieszkańców, bezpieczeństwa, estetyki tej części miasta, więc jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego i montażu finansowego, i z tego, co nam się udało tutaj wykonać. O remont tej drogi tak naprawdę zabiegali mieszkańcy już od dłuższego czasu. To były wcześniejsze rozmowy z nimi i tutaj spotkania bezpośrednio na temat braku tej drogi. Oczywiście jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, tak jak i tutaj, oczywiście także w mieście, ale przede wszystkim ten montaż finansowy, czyli 90% środków zewnętrznych pozwoliło nam na to, że mogliśmy dzisiaj spokojnie wykonać ten zakres, który tutaj jest zrobiony. Także tym większa satysfakcja, że jeszcze w tym roku w tak szybki sposób udało nam się wykonać drogę. Ale jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. Dobrze się chodzi, dobrze się jeździ, a prawo, prawo jazdy robię, także nie ma teraz... Dlatego drogę robi! Także jest dobrze. To życzymy bardzo Pani sukcesu, żeby się udało. No stąd się nie naruszyć, no, bez samochodu. Niestety. No tak, no tak. Dziękuję bardzo. No dość dobra ta inwestycja, no jak elegancko zrobiony teraz. To co było kiedyś, to jest dzień do nocy, nie? Były dziury, a teraz jest fajno, można jeździć. Wykonanych zostało około 1500 metrów kwadratowych nowej nawierzchni. Do tego są nowe chodniki. Inwestycja, koszt inwestycji wyniósł przeszło 300 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to jest 90% ZNR-u. No jest duża poprawa. Mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali o remont tej drogi, w ogóle o poprawienie estetyki tego osiedla. Nie ukrywam, że od bodajże 12 lat nikt tu nie zaglądał. Nikt się nie interesował tym osiedlem, także dopiero teraz przy dobrej współpracy mojej z miastem, z burmistrzem udało nam się doprowadzić to zadanie w tym roku do końca. Tak fajna droga i ładny chodnik zobowiązuje do tego, żeby zadbać też o estetykę wokół. Żeby to osiedle w końcu zaczęło wyglądać jak osiedle w mieście. Myślę, że na pewno zostanie to docenione i w pewien sposób mieszkańcy sami zadbają o estetykę, żeby to po prostu, no tak jak mówiłem, jakoś ładnie wyglądało, nie?